ale pierwszy raz po prostu udało się zrobić. Panie dyrektorze, jak opinia po tych pierwszych kilkudziesięciu minutach? Na pewno frekwencja jest ogromna i widzę bardzo wiele uśmiechniętych twarzy, co jest najważniejsze. To taka zasada jest, że pierwsze dwie godziny na pewno dominują rodzice z takimi dziećmi gdzieś tam do 8-9 lat, bo to jest jednak kwestia zabaw i tu mamy zabawę z jednorożcem, także najwięcej pytań jest, a kiedy będzie znowu jednorożec? Widać trafione. No fantastycznie, mamy doskonałą pogodę, to się odczuwa, no, ale i klimat, wszyscy są uśmiechnięci, po prostu się bawimy. Frekwencja, jak widzę, rekordowa, chyba takiej nie pamiętam. Jest potężna frekwencja, na koniec zobaczymy, czy rekordowa, ale na pewno frekwencja na tą chwilę jest bardzo wysoka. Także tu jest dziedziniec, ale trzeba sobie wyobrazić, że są pełne sale, są po prostu w tej chwili. Ja myślę, że mamy z 1200-1400 osób w jednej chwili na zamku. Drodzy Państwo, w ten sposób zespół Veratus zaprasza na swój koncert, który dzisiaj będzie się o godzinie 22 w salach Kopernikowskich. Natomiast w tej chwili zapraszamy na historię Veratusa. Można dotykać tych pięknych instrumentów, można nawet popróbować, tak? Thank you.
Dziękuję.